Dobry wieczór. Cześć. Mówię do Dorendy. Dorenda, czy masz jakiś pomysł na życzenia dla naszych ukochanych, wspaniałych widzów? No bo zbliżają się święta, w zasadzie już są stoły wigilijne zastawione, pierwsza gwiazdka się pali. Dorenda mówi, no nie mam. No i taka jest rzeczywistość, słuchajcie, youtuberów, że chcemy po prostu złożyć wam życzenia, ale nie mamy pomysłu, jak to zrobić. No ja w ogóle nie umiem za bardzo złożyć życzenia, zawsze bardzo długo się zastanawiam, czego życzyć, może zbyt poważnie to biorę. No ale na pewno życzymy wam wesołych świąt i zdrowych świąt i żeby ciepło było i fajnie i co jeszcze? Nie. Tak, nie i tak. Dorenda ma rację. Życzymy wam tego wszystkiego, ale życzymy wam w ogóle o wiele, wiele więcej. Jeszcze wszystkiego innego. Najważniejsza rzecz, ja zawsze wszystkim powtarzam, żebyście byli zdrowi. Jak będziecie zdrowi i będziecie mieć siłę... Nie tylko podczas świąt. Nie tylko podczas świąt, podczas swojego życia po prostu. Bądźcie zdrowi, jak będziecie zdrowi, będziecie mieli siłę, żeby realizować swoje marzenia. A jak będziecie zdrowi, to będziecie też mieć marzenia, więc ja wam tego życzę po prostu, żebyście realizowali swoje marzenia, żebyście dążyli do tego, do czego chcecie dojść. Po prostu jeśli ktoś z was sobie wymyślił, że chce, nie wiem, jutro pojechać na Alaskę, nie życzę, bo jest chyba za zimno, to niech pojedzie, jeśli ma takie marzenie. No widzicie, urodzony złożyciel życzeń, a mówił, że nie ma natchnienia. Nie, ja mówiłem do Dorendy tak. Poczekaj chwilę, nie idźmy jeszcze teraz, wtedy akurat właśnie rzuca, więc to też był dobry pomysł, żeby zostać w domu. Natchnienie się pojawi, więc ja myślę, że jakieś tam natchnienie już przyszło. No więc słuchajcie, od serca, no bo jak inaczej życzyć widzom, dobrym naszym widzom, wspaniałym naszym widzom, jak nie od serca, więc życzymy po prostu no wszystkiego dobrego, słuchajcie, żebyście spędzali te święta tak, jak macie na to ochotę. Jak ktoś chce w rodzinie, niech spędza w rodzinie. Jak ktoś chce sam, niech spędza sam. Jak ktoś chce w iglo, iglo, proszę bardzo. Jak ktoś chce pod palmami, po prostu wy jesteście panami własnego losu i to wy musicie wiedzieć, co chcecie. I tego wam życzę, żebyście po prostu żyli tak, jak chcecie, żeby nikt wam nie stał nad głową, żeby nikt powiedział, że tak robisz dobrze, tak robisz źle, tylko żebyście żyli tak, jak macie ochotę i byli zdrowi. Tak jest. Słuchajcie, jesteśmy, może nie wiecie, ale wypuściliśmy pierwszego vloga chyba przedwczoraj z podróży. My chwilowo zrobiliśmy sobie pauzę w podróży, bo prawdopodobnie będziemy ją kontynuować. Na razie wróciliśmy na święta, jesteśmy w Krakowie. Jutro będzie Wigilia, to z tą pierwszą gwiazdką na początku to był taki mały żart po prostu, ale ten vlog zobaczycie po prostu no, w porze pierwszej gwiazdki. My gdzieś tą podróż chcemy kontynuować, jeszcze nie wiemy gdzie, dokładnie kiedy ruszymy, no bo mamy też pewne swoje jakieś tam zobowiązania, mamy też dziecko, które nam, no nie to, że nam hamuje podróż, ale musimy ją tak układać, żeby dla dziecka to było przede wszystkim wszystko bezpiecznie. Na razie było wszystko ok. Gdzieś dalej na pewno pojedziemy, jeszcze nie wiemy gdzie, także oglądajcie nasze vlogi. Ja się postaram wam jeszcze zmontować jeden odcinek, żeby w święta był kolejny odcinek. Na razie dojechaliśmy na Węgry, pojedziemy gdzieś dalej w stronę ciepła. Mam nadzieję, że ciepło będzie, znaczy ja wiem. Także no, to będzie taki też prezent od nas. Od nas będzie prezent dla was, niespodzianka, tak po prostu kolejny odcinek. I również chciałem podziękować, bo dostaliśmy wczoraj prezencik na PayPala. No nie wymieniam tutaj z nazwiska, bo po prostu nie chcę, ale jest taka możliwość, jeśli by ktoś z was też chciał pomóc, czy tam w jakiś sposób nas zmobilizować, zmotywować do pracy, to oczywiście też można. Powiemy, myślę, o tym troszeczkę więcej w tym vlogu, który będę właśnie montował. Może nawet dzisiaj zacznę. No, także bądźcie na kanale. No i wszystkiego dobrego na święta i do zobaczenia. Jakby ktoś chciał nas odwiedzić, spotkać się, jesteśmy teraz w Krakowie przez kilka dni, to piszcie, dajcie znać, to na pewno się jakoś uda. Jeszcze Dorenda, coś chcesz powiedzieć? Nie, wszystko powiedziałeś. Do zobaczenia. Pa! A?